ognisku pracy pozaszkolnej zorganizowano Dzień Mamy. Były życzenia, śpiew i taniec, ale największą atrakcją była wróżka, która przyleciała na miotle, więc trudno powiedzieć, czy była to czarownica, czy wróżka. Będzie obniżała swoją rękę. Niemniej zauroczyła wszystkie dzieci swoimi czarami i sztuczkami. Nawet rodzice nie pozostali bierni. Także uczestniczyli w jej czarach, przekonując tym samym dzieciaki, że każda mama potrafi czarować. Oczywiście nie zabrakło też konkursów, w których rodzice razem z dzieciakami mogli się sprawdzić. Momentami aż łza w oku stawała, kiedy słuchało się tego wszystkiego. Oczywiście więcej w osobnym materiale wideo.